Witam Was z tej strony, Macintosh, a to jest niezadługi film informacyjny, dotyczący głównie przyszłości kanału. Jeżeli zauważycie, że to co mówię jest dość sztuczne, to Was za to przepraszam, ale ostatnimi czasy mam spore problemy z zebraniem myśli i wydukaniem jej z siebie. Dlatego też wolę, żeby wszystko, co chcę powiedzieć, leżało przede mną na kartce w razie gdybym się pomylił, albo o czymś zapomniał, albo powtórzył się, czy też może zgubił wątek. Z najważniejszych informacji. Kolejną serią po Prince of Persia: War within będzie ona no oczywiście: Prince of Persia: The Two Thrones, z którym na chwilę obecną są niewielkie problemy. Jak wiecie, gra nie jest wcale taka znowu nowa. Od jej wydania minęło lekko 7 lat, jak dobrze liczę, i największym problemem jest zmuszenie gry do odpalenia się i płynnego działania. Wina jak zwykle zresztą leży po stronie karty graficznej, która jest dla gry no, za nowa i pozostaje mi tylko emulacja jej starszego odpowiednika, ponieważ w internecie niestety nie znalazłem fanowskiej łatki ani modyfikacji, która pozwalałaby płynnie pominąć ten problem, tak jak to miało miejsce w przypadku War Within i The Sense of Time. Na chwilę obecną gra kraszuje się do pulpitu, co uniemożliwia jej nagrywanie, albo działa w najniższej rozdzielczości, przy minimalnych detalach, co jest po prostu bolesne dla oka. W najgorszym wypadku będę musiał ręcznie wymusić konfigurację gry, no bo co innego zrobić. Także pierwszy odcinek pojawi się w momencie, kiedy gra zechce ze mną współpracować. Nie będę w tym czasie wrzucał żadnych filerów, ani też y, robił innych serii, bo mam trochę ograniczony czas. Drugą rzeczą, o której chciałbym wam powiedzieć, to fakt, że pewien czas temu stuknęło mi 100 widzów. I w tym momencie nasuwa się pytanie, czy nie powinienem zrobić jakiegoś specjala z tej okazji. Wiecie... Nie lubię robić rzeczy na siłę, więc nie będę robił jakiegoś specjalnego let's play'a albo streama albo czegokolwiek innego. Mogę Wam za to zaoferować coś, w ten deseń, jako taki jakby zamiennik. Z racji tego, że dostaję na PW oraz w komentarzach pod filmami pojawiają się różnej maści pytania dotyczące tematów pozagrowych, więc jak to mówią, let's make a deal, shall we? Yy, w komentarzach piszcie pytania do mnie, nie musicie zadawać jednego pytania, ale też nie przesadzajcie i nie piszcie 100 pytań w jednym komentarzu, albo w trzech komentarzach pod sobą 100 pytań zadacie jedna osoba, bo to trochę mija się z celem. A ja wybiorę z nich, z tych, z tych wszystkich komentarzy, z tych wszystkich pytań wybiorę najciekawsze pojęcie jest względne. I zrobię osobny film w stylu QA. Co do czasu publikacji filmów. Ze względu na mój nieregularny plan zajęć na studiach, najpewniejsze terminy wrzucania przeze mnie filmów to środa oraz piątek. Oczywiście, jak znajdę czas, to wrzucę odcinek w innym terminie i oczywiście, jeżeli będę go miał nagranego. Ale nie jest też powiedziane, że w środę i piątek film się też pojawi, bo na przykład będę miał coś do roboty. Ostatnią rzeczą na dzisiaj, którą chciałbym poruszyć. Jak zapewne wiecie, a jak nie wiecie, to właśnie się dowiecie, jestem studentem i bycie youtuberem jest rozwinięciem jednego z moich hobby, jakim są gry. Nie zarabiam na tym, a nawet jeśli zarabiałbym, no to nadal byłoby to rozwinięcie mojego hobby. W opisie filmu. Znajduje się link do mojej oficjalnej strony na Facebooku, ale uwaga, nie jest to fanpage ani nic z tych rzeczy, ponieważ to ostatnimi czasy jest bardzo modne, ani też ten profil, czy jak to woli, ta strona nie jest powiązana z grami komputerowymi. Poza tym, że jestem graczem, jestem studentem, który swoją przyszłość wiąże z byciem projektantem i lub grafikiem. Z racji tego, że nie mam pieniędzy, aby wykupić miejsce na dowolnym serwerze i napisać pełnoprawną stronę, Facebook na chwilę obecną powinien mi wystarczyć. Facebook w połączeniu z moim deviantartem. W szczególności, że. Właśnie dzięki Facebookowi mogę pokazać swoje prace, swój dorobek artystyczny, jak to się mówi, i zainteresować nabyciem kogoś yy, i, lub jak to woli, stworzeniem czegoś na zamówienie, które mógłbym wykonać oczywiście za pieniądze, aby. Kontynuować swoje studia, ponieważ to wspomoże moje studia. Tak właśnie w taki sposób próbuję zarobić na moje studia, które nie są wcale takie tanie. Jeżeli jesteście zainteresowani moją działalnością poza YouTube'em, grafiką czy też ogólnie sztuką, zapraszam Was serdecznie na moją stronę. Nie zmuszam Was także do jej natychmiastowego polubienia, ale. Każdy like it w pewnym stopniu pomaga wypozycjonować stronę i nie dajcie sobie wmówić, że like it nie pomaga, bo wiele osób myli czasami pojęcia, że łapka, srapka w górę, których Wiadomo, też nie jestem zwolennikiem. Nie lubię łapek strapek w górę. Nigdy nikogo nie zachęcam do łapkowania filmów czy czegoś w tym rodzaju. Wolę dać jakiś subiektywny komentarz pod filmem czy coś w ten deseń, ale przy, przy tej stronie. Danie łapki w górę pozwala mi ją wypozycjonować wyżej w wyszukiwaniu Google, czy jakimkolwiek, czy Yahoo, czy cokolwiek innego pod pojęciem Grafik, ponieważ, no cóż, bardziej, częściej odwiedzana strona i, część, i bardziej lubiana strona jest wyżej w rankingu niż strona z jednym lajkiem. I to jeszcze lajkiem na przykład autora, co jest już totalnym, nie wiem, totalnym, imersją totalną, jakby to ładnie ująć. Wracając do... nikogo do niczego nie zmuszam, tak jak już mówiłem i to, co przed chwilą powiedziałem, nie jest... W to właśnie w stylu łapka-srapka, tylko bardziej, bo ja wiem, prośba o wsparcie, ponieważ, no cóż, moje studia są naprawdę, nie, nie należą do najtańszych i powiedzmy sobie szczerze, yy, nie chcę, żeby ludzie mnie dotowa dawali mi te donaty czy cokolwiek innego i nie potrzebuję tych pieniędzy, bo wiele osób w tym momencie może pomyśleć, że potrzebuję pieniędzy na gry. Nie, jeżeli zarobię pieniądze w uczciwy sposób, to Moim priorytetem są moje studia, które nie są wcale takie tanie po raz któryś to powtarzam i będę to taką moją mantrę powtarzał. I cóż, to jest swojego rodzaju wsparcie. Jeżeli nie jesteście zainteresowani tym, możecie tam wejść, zobaczyć. Jeżeli Wam się nie spodoba, nie dacie like'a. Jeżeli Wam się spodoba, dacie like'a. Jeżeli chcecie mnie wspomóc, zdacie like'a. Jeżeli nie chcecie mnie wspomóc, nie dacie like'a. no po prostu. Ja Wam tylko przekazuję pewną informację, Wy zrobicie z tym, co będziecie uważali. I jeżeli dacie ten like, it, to z góry Wam już od razu dziękuję, bo to mi naprawdę pomoże. I cóż, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie informacyjnym. Dzięki, że mnie wysłuchaliście i obejrzeliście ten film do końca. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, zachęcam do komentowania, do usłyszenia, cześć!